Rząd planuje wprowadzenie Polskiego Ładu. Część samorządowców, w tym także w powiecie oleśnickim, obawia się, że stracą one pieniądze z tytułu wpływu PIT. Czy pani może uspokoić samorządowców? Oczywiście, że mogę uspokoić. Po pierwsze, Polski Ład wspiera również samorządy i to jest odrębny program. Tam są między innymi fundusze inwestycyjne i to długo by o tym opowiadać, bo bardzo chcemy samorządy wspierać. To, czym się samorządy martwiły, to jakby informacją o zmianach podatkowych, prawda? I wskazywały, że być może te zmiany podatkowe, zwłaszcza dotyczące PIT-u, wolna kwota od podatku, będzie miała wpływ na budżety gmin. Więc uspokajam, właśnie jesteśmy świeżutko po konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie zaproponował, pokazał nowe rozwiązania i właśnie wsparcie biorące pod uwagę ten dokładnie problem samorządowców pod uwagę. Także teraz będzie czas na konsultacje. Ja powiem krótko, tylko przypomnę. Najważniejsze rzeczy to przede wszystkim fundusz inwestycyjny, specjalny, naprawdę gminy, zwłaszcza te mniejsze, przez lata, no już nie chcę mówić zapomniane, niezauważane, ale rzeczywiście, aby mogły się rozwijać, tworzyć miejsca pracy, żeby mieszkańcy, zwłaszcza młodzi, nie decydowali się na wyprowadzanie z tych małych miejscowości, to przede wszystkim tego inwestycyjnego wsparcia potrzebują, a więc specjalna subwencja inwestycyjna. Druga ważna rzecz, to przewidujemy i pan premier proponuje zmiany takie legislacyjne w sprawach związanych z budżetem, żeby rzeczywiście pewne rzeczy były prostsze, łatwiejsze, bardziej czytelne i przewidywalne, nie tylko praca z roku na rok. No i najważniejsze, rzeczywiście taki specjalny fundusz 8-miliardowy, można powiedzieć na ten czas przejściowy, który ma zrekompensować, jeśli rzeczywiście, bo my wątpimy, ale nie chcę teraz podejmować dyskusji z samorządowcami, oczywiście moim zadaniem jest ich ufać i także wsłuchiwać w ich głos, więc jest przeznaczone 8 miliardów specjalnego funduszu, który jeśli faktycznie by się okazało, że ich przewidywania w jakiejś mierze się zrealizują, to on jest po to właśnie, żeby ten czas taki przejściowy zrekompensować. Także to są takie najważniejsze postulaty. Oczywiście zachęcam, bo to równolegle właśnie prawdopodobnie ta konferencja i informacje są przez premiera przekazywane na Dolnym Śląsku dla samorządowców, więc teraz jest czas do analizowania tych propozycji, do rozmów, do spotkań, żebyśmy wypracowali rzeczywiście rozwiązania finansowe dla samorządowców, które będą dla nich najkorzystniejsze. Chcemy wspierać, a nie zabierać, zapewniam Państwa. Rozumiem, że samorządowcy nie mają się czego obawiać, bo były też takie głosy, że będzie trzeba na przykład zrezygnować z części inwestycji planowanych, będą problemy, na przykład problemy z dopięciem budżetu. Przeciwnie, no jak mówię, subwencja inwestycyjna to jedno, właśnie Polski Ład, środki z Polskiego Ładu, a druga sprawa te 8 miliardów rzeczywiście takiego zabezpieczenia, jeżeli faktycznie w części, u części samorządowców objawy związane ze zmianami podatkowymi się spiściły, no to jest po to, żeby rzeczywiście się nie martwili i będziemy wspierać tak, żeby tych nowych rozwiązań podatkowych nie odczuli w takim wymiarze negatywnym. Będziemy wspierać. Moja Oleśnica.pl